Wierz lub nie, jednym z najtrudniejszych elementów w sprzedaży jest rozmowa przez telefon. Dlaczego? Bo jeśli rozmawiamy przez telefon, to nie widzimy drugiej osoby, nie widzimy reakcji, nie możemy odczytywać jej body language, czyli tego języka ciała. Jest to zadanie zgoła utrudnione, mówienie do pustej słuchawki, kiedy nie widać tej osoby na żywo. Dlatego w tym filmie dowiesz się, jak można poprawić swoją skuteczność i to bardzo dobrze, jeśli chodzi o sprzedaż przez telefon, jeśli nie widzimy drugiej osoby. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić ulubioną kawę? Ja lubię zmrożone jest kawę. I koniecznie subskrybujcie. Zacznijmy od tego, że każdy chyba pamięta swój pierwszy bądź pierwsze telefony do klienta. Kiedy jeszcze nie znasz dokładnie procedur, może specyfikacji technicznych, może tego, czym się zajmuje firma, albo czym ty chcesz się zajmować. To jest trochę taki jakby freestyle. Nie do końca wiesz, co powiedzieć, nie mówisz tak płynnie, zacinasz się co chwilę. Po prostu nie masz jeszcze wyrobionych wszystkich tekstów i odpowiedzi na różne pytania, które może zadać twój prospekt. A co gorsza, jeśli ktoś ciebie zlewa, zbywa przez telefon, tak w chamski sposób, to bardzo źle to wpływa na sprzedawcę. Bo jeśli prowadzisz rozmowę i ktoś ciebie po prostu zjedzie od góry do dołu, to jako sprzedawca później twoja motywacja jest na zerowym poziomie, twoja pewność siebie jest zerowa i to jest wtedy samo spełniająca się przypowiednia, bo ty nawet gorzej wypadasz podczas rozmów z innymi ludźmi. Po prostu, że się czujesz źle, masz takiego doła, jak bierzesz telefon do ręki, dzwonisz, halo, halo, to już tak czujesz się, że ta osoba pewnie i tak się nie zgodzi albo nie będzie chciała. Także bardzo ważne jest to, żeby mieć dobre jakości leady, prospekty i żeby osiągać jak najlepszy efekt z tych rozmów sprzedażowych, żeby odrzuceń takich typowo chamskich było jak najmniej, dzięki czemu będziesz miał lepsze motywacje do rozmowy z klientem i będziesz lepiej domykał wszystkie inne rozmowy. Wskazówki, które omówimy, będą miały zastosowanie do wszystkich branży, obojętnie co robisz, obojętnie co sprzedajesz, czy B2B, czy B2C. Więc zacznijmy od pierwszej, a pierwsza to jest tonality. Tonality, o którym często mówi Jordan Belfort. Jeśli ktoś z was się interesuje, oglądał Wilka z Wall Street, może gdzieś działacie w świecie sprzedaży, to na pewno znacie jego Straight Persuasion System, Straight Line Persuasion System, mniej więcej tak brzmi ten jego program. I on kładzie bardzo mocny nacisk właśnie na tonality, czyli można powiedzieć, że to jest po polsku tłumacząc barwa głosu, wysokość głosu, po prostu to jak się głosem posługujemy. I zobacz, załóżmy, że ktoś z tobą rozmawia, ale mówi przez nos. Dzień dobry, jestem z firmy. No, rozumiesz, o co chodzi. Taka osoba, która mówi tak jakby przez nos dusiła się, jest od razu śmieszna. Nie bierzesz jej poważnie. Co jeszcze, jeśli na przykład osoba nie jest pewna siebie, możesz to stwierdzić w głosie, w jej głosie od razu, bo ona nie obniża swojego głosu, ten głos nie jest autorytatywny, tylko na końcu zdań podnosi swój głos, tak jakby to było pytanie. Czyli nasz produkt ma wiele dobrych cech. Mi nawet jest trudno to zrobić, bo ja po prostu nie mam tego wyuczonego, ale rozumiesz, co tutaj chcę przekazać. Jeśli rozmawiasz z dobrym sprzedawcą, to zobacz, tak jak ja teraz powiedziałem to zdanie. Końcówki zdań. Schodzimy niżej. To są zdania twierdzące. A osoby, które nie są pewne siebie, zaczynają, niestety, kiedy coś mówią, to na końcu zdań są takie pytaniki. I to od razu wiesz, że osoba nie jest pewna siebie, może jest nowa, może nie, ale na pewno się stresuje. I przez to niestety nie brzmi aż tak przekonywująco. Fajny fragment znalazłem tutaj w książce kiedyś, Idź po swoje, Jack Nasher. Polecam ogólnie książkę, jest świetna. Niestety według badań, które są przytoczone w tej książce, to są badania akademickie, nie po prostu badania, że ktoś się przeprowadził. Sporo kobiet robi coś takiego w rozmowach i drogie panie, musicie zwrócić na to uwagę, żeby na końcu zdań nie mówić tak. Czyli jak się pytasz na przykład, czy są już wyniki, to nie mówisz, czy są już wyniki? Serio, może u mnie to brzmi dosyć śmiesznie, bo ja tak po prostu nie potrafię robić. U mnie z automatu te zdania kończą się twierdząco. Ale jeśli zrozumiesz, to chyba trzeba mówić nie tak. Sorry, nie udaje mi się, nie potrafię nawet tego udawać. Także weź to pod uwagę, żeby zdania kończyć twierdząco. To był taki pierwszy tip, jeśli chodzi o to nasze tonality, barwę
i to, jak używamy naszego głosu, możemy traktować przecież nasz głos jako instrument i możemy nim dowolnie sterować. Drugi taki ciekawy tip, bardzo fajny, to jest to, że na każdym etapie rozmowy prowadzisz ją inaczej, czyli stajesz się inną osobą. Na początku ja polecam najczęściej mieć głos typowo ciekawy, przyjacielski i pewien, może nie to, że bardzo jakiś energiczny, ale powinieneś mniej więcej brzmieć tak, aby nadać energii na początku. W drugiej części, jak to może wyglądać na przykład: ej, witam, dzień dobry, z tej strony Rafał Schreinert. To jest energia na początku. Druga część to w momencie, jak już przeszliśmy przez pewien etap rozmowy, ja na to mówię często taki głos przyjacielski, czyli jak już rozwiniesz tą relację, to przychodzisz bardziej z głosem w kierunku, nie wiem jak to by to wytłumaczyć, a może taki głos radiowy, czyli jak już rozwiniemy tę rozmowę dalej, to staraj się mówić właśnie w ten sposób, czyli jako przyjaciel, jako głos taki tak zwany ojca, mentora, bo w momencie, jak osoba z tobą rozmawia i z tego etapu przyjacielskiego schodzicie właśnie na taki głos, no to wtedy rozmowa przechodzi przez odpowiednie cykle, czyli na początku było przyjacielsko, sympatycznie, a dalej zaczynasz pokazywać swoje kompetencje, między innymi głosem. Z takich jeszcze fajnych rzeczy, to już przechodzimy w ogóle w drugi etap, w drugi cykl rozmowy, jak sprzedawać najlepiej przez telefon, to pamiętaj, żeby zadawać jak najwięcej pytań. I tutaj w prosty sposób możemy to przekazać za pomocą reguły 80-20, czyli za pomocą reguły Pareto. 20% czasu mówisz ty, czyli w większości powinieneś zadawać pytania, a przez 80% czasu powinna mówić osoba przez telefon, ten twój prospekt, czyli ktoś, z kim rozmawiasz. Czyli pamiętaj o tym 20-80, bo twoim zadaniem jest budowanie pewnej relacji i badanie potrzeb. Ty musisz się zapoznać z tym, co dokładnie jest problemem tej osoby. A nie zrobisz tego, jeśli ty będziesz cały czas mówić. W dodatku wszyscy wiemy, że jeśli ktoś mówi o sobie, to podnoszą mu się hormony szczęścia, endorfiny i osoba jest bardziej zadowolona, a w efekcie odbiera rozmowę z tobą jako fajniejszą, ciekawszą i ty dostajesz lepsze zdanie na temat własnej osoby, przynosisz to później na produkt czy na usługę, którą sprzedajesz. Hej, hej, hej. Zaraz godzina 8, ja właśnie otwieram biuro i krótki komunikat. Naprawdę krótki komunikat. Chodźmy. Jeśli szukasz do siebie, do firmy, agencji, która zrobi dla ciebie SEO pozycjonowanie, bądź reklamy płatne, Google Ads, Facebook, nawet robimy LinkedIn i TikTok, który staje się obecnie coraz bardziej popularny, to zapraszam do współpracy. Unique SEO, tworzymy kampanie, skuteczne kampanie sprzedażowo-marketingowe. Link w opisie tego filmu. Pozdrawiam. Czyli im więcej ktoś mówi o sobie, tym lepiej się czuje, dlatego zadajesz pytania, a po drugie, za pomocą tych pytań badasz potrzeby, mówi tobie o tym, co jest nie do końca tak, jakby chciała, pokazuje ten ból, ty drążysz ten ból, czyli dopytujesz cały czas, ale co dokładnie nie działa, co chcesz zmienić, a co robi konkurencja, dlaczego konkurencja ciebie wyprzedza, dlaczego jesteś w tyle i tak dalej, czyli drążysz. Masz ten ból, ta osoba ci opowiada, a ty zaczynasz powoli drążyć i naprowadzać na swoje rozwiązanie, że twój produkt czy twoja usługa właśnie jest lekiem na całe zło, na ten problem, z którym do ciebie osoba zadzwoniła. Jejku, ale mnie słońce teraz oświetla. Powinienem zasłonić roletę przed kręceniem. Idźmy dalej. Ostatnia część, jeśli chodzi o zamykanie rozmowy przez telefon. Dajmy tutaj techniki. Coś, czego ja tak nie do końca lubię, bo nie wierzę nigdy w techniki. Jakieś specjalne, magiczne zadania, zaklęcia, coś, co możemy zrobić. Ale no wiadomo, ludzie lubią szybkie rozwiązania, szybkie fix. Fix 1-2-3. Także będzie kilka technik, ale ja jestem ogólnie bardziej zwolennikiem procesu, żeby wszystko działało w całym systemie. Więc jeśli chodzi o techniki, to słuchaj. No, przeszliśmy przez cały proces, rozumiesz ich problemy, 80% czasu oni mówili, 20% czasu mówiłeś ty, dostosowywałeś swój głos, szybkość, jak mówisz, jaki słuch używasz. Tutaj bardzo polecam raport z NLP, to jest bardzo pomocna technika, również obudowanie relacji przez telefon. No i w tym momencie musisz już domknąć, czyli przeszliśmy przez wszystko, osoba powiedziała ci, co nie działa, co chce zmienić, wie, że już to twój produkt czy twoja usługa jest rozwiązaniem na tą przykrą sytuację, która ich dopadła. No i teraz jak do końca
doprowadzić tą rozmowę, jak domknąć, no bo przecież nie powiesz: dzień dobry, więc czy chcesz mój produkt kupić teraz? Nie, czegoś takiego nie powiesz. To, co ja polecam, to jest takie jedno zdanie, które zawsze mówię na końcu rozmowy, czyli rozmawiamy sobie z takim prospektem. Okej, panie Jacku, czy jest jeszcze coś, co chciałby pan tutaj, żebym wyjaśnił, zanim dokonamy finalizacji? Jest to odpowiedź albo tak, albo nie. Jeśli powie, że jest jeszcze coś, to po prostu dalej drążymy, wyjaśniamy. No a jeśli powie tak, no to po prostu działamy, finalizujemy. Jest jeszcze jedna taka technika, jeśli osoba jest nie do końca zdecydowana, ja mówię na tą technikę od 1 do 10. Czyli widzisz, że już wszystko omówiliście, trzeba domknąć, nadszedł ten czas domykania. Mówisz wtedy: ok, więc panie Jacku, na skali od 1 do 10, gdzie 1 to jest nie jestem zainteresowany, a 10 to jest jestem bardzo zainteresowany, chcę nabyć właśnie ten produkt, żeby rozwiązać swój problem, no to panie Jacku, gdzie jesteśmy na tej skali? No i załóżmy, osoba mówi, że to jest gdzieś tak poziom 7. No i wtedy pytasz, to jest świetne, słuchaj, to jest naprawdę mega sztos, bo ty się pytasz, to co jeszcze musi pan usłyszeć, co jeszcze musimy wyjaśnić, żebyśmy byli na 10. I słuchaj, to jest takie mega, bo klient wtedy tobie sam mówi, co ty musisz jemu powiedzieć, żeby to była 10. Zobacz, jak to jest fajne. Panie Jacku, to co musimy zrobić, żebyśmy byli na 10? No i panie Jacek mówi: a, bo ja jeszcze się zastanawiam nad tym. I ty rozjaśniasz, mówisz. I po chwili: okej, panie Jacku, to jesteśmy już na 10, czy jeszcze coś wyjaśnić? No i jeśli jest jeszcze coś, to kontynuujesz, aż dojdziecie do 10 i wtedy to zamknięcie, ten close jest automatyczne, bo już sam człowiek sobie nie zaprzeczy. Jesteśmy już na 10, chcą to kupić, ale nie kupią. Nie, to tak nie brzmi. Ludzie nie lubią sami sobie zaprzeczać. A jak pokażesz, że rozjaśniliśmy już wszystko, jesteśmy na dobrym etapie, to jest zamknięcie. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTubie. A jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreinert.